Witajcie, zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym chciałabym Wam pokazać kosmetyki, które dostałam od mojej koleżanki Kasi. Kasia od jakiegoś czasu mieszka w Niemczech, więc jak się domyślacie, kosmetyki, które Wam dzisiaj pokażę, są m.in. z drogerii DM. Nie będę ukrywać, że drogeria DM jest takim moim niemieckim marzeniem o kosmetycznych zakupach, które mam nadzieję, że uda mi się któregoś pięknego razu zrealizować. Tak na marginesie, z Kasią znam się ponad 20 lat, chodziłyśmy do jednej szkoły podstawowej, byłyśmy sąsiadkami. Nasza znajomość była bardzo burzliwa i zwariowana, co wspominam niesamowicie miło. Natomiast w szkole średniej troszeczkę nasze drogi się rozeszły, ale wróciłyśmy do tej znajomości, z czego się bardzo cieszę. No i wiecie, jak to kobiety, od czasu do czasu rozmawiamy o jakichś pierdołach, ale rozmawiamy też o kosmetykach. No i zapytałam Kasię, czy byłaby taka możliwość, żeby kupiła mi 3 rzeczy w drogerii DM. No i z tych 3 rzeczy zrobiło się ich trochę więcej. Na początek właśnie chciałabym Wam pokazać te 3 rzeczy, o które Kasię poprosiła. Pierwszą z nich jest taka myjka do twarzy. Ja wcześniej taką myjkę miałam z Garniera albo z L'Oreala i ona się bardzo dobrze u mnie sprawdziła. I Kasia mi ją kupiła. Kolejna rzecz to jest gąbka do podkładu, czyli Beauty Blender z drogerii DM. Bardzo jestem ciekawa, czy ona jest podobna do tych takich zwykłych gąbek sprzedawanych na Allegro, czy może jest lepsza. I trzecią rzecz, o którą Kasia poprosiła, jest to lakier do paznokci firmy Petsfy Volume Glossy o numerze 010 Little Princess, który wygląda w ten sposób. To jest taki pudrowy róż, on jest bardzo podobny do tego lakieru, który mam dzisiaj na paznokciach, natomiast ten, który mam dzisiaj na paznokciach, jest z Rimmela i na szczęście one między sobą się dosyć sporo różnią, natomiast wydaje mi się, że to będą moje ukochane lakiery w okresie letnim. Z lakierów dostałam również od Kasi 2 lakiery z Petsfy 999 Aloha Dreams, taki zielony, bardzo ładnie wygląda na paznokciach, oraz 502 Pretty Little Thing, również Petsfy, taki pudrowy fiolet, też naprawdę rewelacyjnie wygląda na paznokciach. Dostałam również od Kasi pędzle do makijażu, których kompletnie się nie spodziewałam. Pierwszym z nich jest do pomadki, którego nigdy wcześniej nie miałam, więc tym bardziej się cieszę. Duo do nakładania cieni. Uważam, że pędzli do nakładania cieni nigdy za wiele. Oraz trzeci pędzel do podkładu, jak i do maseczek. Co prawda ma syntetyczne włosie, natomiast niesamowicie przyjemne i delikatne w dotyku, więc bardzo się cieszę z tego pędzla również. Z takich drobniejszych rzeczy dostałam również pilniczek do paznokci. Maseczkę z Balei Glossy Blond jednominutową. Ja wiem, że ta seria do włosów blond z Balei jest bardzo dobra, więc tym bardziej się cieszę, że będę mogła wypróbować tą maseczkę. Żel pod prysznic Mleko i Miód z Balei oraz mleczko do ciała również z Balei. Dostałam również 3 pomadki do ust, taką nawilżającą z Balei. Z takim lekkim połyskiem, to jest Golden Lips, limitowana edycja. Daje przepiękny, delikatny, bardzo subtelny połysk na ustach. Ja generalnie nie lubię takiego, wiecie, mega glow, ale ten daje naprawdę taki bardzo delikatny, subtelny połysk. I mój hit nad hitami, pomadka również z Balei, edycja limitowana, o cudownym zapachu słodkiego marcypana. Po prostu przylew pięknie pachnie i powiem szczerze, że zamówiłam kolejne opakowanie. Mam nadzieję, że Kasi uda się kupić kolejne opakowanie tej pomadki, bo to jest po prostu hicior. Uwielbiam pomadki z Balei, bo one naprawdę bardzo dobrze nawilżają usta. I teraz pokażę Wam jeszcze kosmetyki, które dostałam od Kasi, które przepakowałam sobie do takiej torby również z drogerii DM. I pierwszą rzeczą, która jest, to jest taki krem tonujący z Balei. Coś na zasadzie kremu chyba BB, w takim bardzo fajnym, neutralnym kolorze, więc myślę, że na lato będzie idealny. I teraz kolejne rzeczy, które będę wyciągać, pokażę Wam. Spray do ciała Mango Mambo z Balei. Tak jak wygląda to opakowanie, czyli takie owocowe, tak właśnie pachnie ten spray. Owocowo, świeżo, letnio. Bardzo, bardzo przyjemnie. Kolejna rzecz to jest mleczko do ciała, to jest z Alverde, również limitowana edycja z lawendą.
Powiem szczerze, że tak, ja generalnie lawendę bardzo lubię, natomiast lawendę stosuję tylko i wyłącznie w pielęgnacji wieczornej, ponieważ uważam, że lawenda idealnie odpręża ciało i umysł po całym dniu, więc na pewno będę używać tego mleczka. Kolejna rzecz to są plastry, tak, na czoło, nos i na brodę z Balei, tu jest ich 6 sztuk, więc na pewno przydadzą się na moje niedoskonałości. Również znalazł się bardzo duży 650 ml żel pod prysznic z, albo to jest do kąpieli, no nieważne, wiadomo o co chodzi, z palm oliv o zapachu oliwkowym. Ja uważam, że zapach oliwkowy oraz thermal spa, tak się nazywa ten zapach z palm oliv, to są po prostu hity nad hitami i to są najlepsze zapachy właśnie z palm oliv. Do tego sprayu Mango Mambo dostałam również mleczko do ciała. Kolejna rzecz to jest woda w sprayu z Balei. Ja generalnie jestem teraz ogromną fanką zarówno wód termalnych, jak i takich wód właśnie w sprayu, które trzymam w lodówce. Używam ich namiętnie i tej na pewno też będę używać. Dostałam również krem z Rival de Loup i to jest taki krem na taką pogodę bardzo niekorzystną dla naszej cery, czyli kiedy jest silny wiatr i niska temperatura. I powiem Wam szczerze, że ja go wypróbowałam raz i on jest taki lekko tłusty, bardzo treściwy, bardzo dobrze nawilżający, przepięknie pachnie. Powiem szczerze, że nie wiem, czy będę czekała z tym kremem do jesieni czy do zimy i czy nie będę stosować tego kremu na noc, bo naprawdę krem jest bardzo dobry. Kolejna rzecz to jest, są to płatki peelingujące, chyba jest ich tutaj 24 sztuki, ja Wam pokażę, jak one wyglądają. One faktycznie wyglądają jakby płatkami peelingującymi, więc zobaczymy, bo ja mam w ogóle generalnie bzika na punkcie peelingowania twarzy. I trzecia rzecz z serii Mango Mambo jest to żel pod prysznic, więc mam całą serię taką idealną na lato, więc na pewno pojedzie to ze mną nad morze i będę używać. No i dostałam również od Kasi cały zestaw masek. Dostałam m.in. z L'Oreala plaster wyszczuplający, czyli to, co mnie akurat jest bardzo potrzebne. Dostałam również dwie maseczki z Rival de Loup. Ja chyba takie maseczki mam, nawilżającą i z oliwką. Bardzo fajna maseczka z Rival de Loup, której u nas w sprzedaży w Rossmanie na pewno nie ma. I to jest maseczka z awokado i z czymś tam jeszcze, ale to jest maseczka na płótnie, więc ja bardzo lubię tego typu maski, na pewno ją użyję. Dostałam również płatki kolagenowe, takie w postaci właśnie maski pod oczy. Dostałam również maseczki takiej firmy Shabenz, nie wiem jak to się czyta, podwójne, luksusowa maska, czekoladowa, Tutankhamun mask, kojarzy mi się to z Kleopatrą, nie wiem dlaczego. Bardzo fajna maseczka, pierwszy raz coś takiego widzę na oczy i na usta, taka, tu są cztery takie właśnie kwadraciki. I to jest chyba też maska regenerująca, tak mi się wydaje. Dostałam również cztery maski z Balei, z miodem i z mlekiem. Tu jest chyba jakaś taka owocowa. Tą znam, to jest z jogurtem i z truskawkami. Bardzo fajna i nawilżająca również z firmy Balea. Kochani, to by było chyba tyle, jeśli chodzi o kosmetyki, które dostałam od Kasi, której bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za nie, bo naprawdę cieszę się z nich niesamowicie i już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę ich używać. Mam nadzieję, kochana, że moje kosmetyki przypadły również Ci do gustu. Kochani, byłabym Wam bardzo wdzięczna, gdybyście mi napisali, czy znacie te kosmetyki, czy ich używaliście i czy one się u Was sprawdziły. I bardzo bym chciała, żebyście napisali mi również, co jest Waszym must have, kiedy jedziecie do Niemiec i robicie zakupy w drogerii DM. Ponieważ, tak jak powiedziałam, może któregoś pięknego dnia uda mi się zrobić zakupy w tej cudownej drogerii i chciałabym zrobić sobie taką jakby listę. Albo w ogóle co polecacie z drogerii DM, jeśli kiedykolwiek robiliście tam zakupy. Byłabym Wam bardzo wdzięczna, gdybyście mi to napisali pod spodem. I to by było na tyle, kochani, w tym filmiku. Kasi, jeszcze raz dziękuję za kosmetyki, Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam Was do kolejnych filmików. Pozdrawiam, pa!